Są autorami tej monografii, są autorami rozdziału.
wiąże się z tą akcją, akcją księcia mazowieckiego Janusza I, który z północnego Mazowsza, z tak zwanego starego Mazowsza, przekierunkowywał osadnictwo na tutaj te pogranicze polsko-litewskie wtedy. Kołuszyn nierozrywalnie związany jest z Mazowszem i ziemią lipską, z kasztelami lipską. Szanowni Państwo, tytułem wprowadzenia. Pamiętacie Państwo, dwa lata temu obchodziliśmy bardzo godny, bardzo dynozny miał trzystulecia Kołuszyna, a został wyprowadzony z tego, że pierwsza pisemna wzmianka, gdzie pojawia się wieś jeszcze Kołuszyn, pochodzi z metryki mazowieckiej, jest datowana do 1416. Tam została zapisana pierwsza zapisana transakcja handlowa. Rycerstwo przedawało ziemię i tam pojawia się nazwa Kołuszyn. Spór jest dzisiaj, chciałbym też porozmawiać z Państwem historykami zaproszonymi o nasiennictwo. Niektórzy mówią, że to jest od słowa kałuż, od imienia własnego. Niektórzy łączą to z przedrostkiem, który oznaczał tereny pod Mokłem. Stanisław Sokoła, to co Pan podkreślił, Pan Burmistrz wskazał, jest tą postacią, którą możemy chyba uznać za założyciela tego naszego Kołuszyna, jeszcze wtedy nie miasta. Miasta, które budując się, stworzyło kościół drewniany, odżywiowy pod wezwaniem świętego Stanisława, który został prawdopodobnie wybudowany w roku 1447 i który był kościołem filialnym parafii w Rękowie, bo z tej parafii się wyodrębniliśmy. Parafia Rękowa wyodrębniła się z wcześniejszej parafii bliskiej. Parafia nasza położona była w archidiecezji poznańskiej. Możecie Państwo powiedzieć, gdzie Poznań, tak? Tutaj się koła archidiecezja poznańska. Miejscowość Leszczyna Góra, położona co prawda w gminie Wierzchów, no, ale niedaleko od Kołuszyna była tak naprawdę miejscowość należąca do domu biskupów. Wykształcenie własnej parafii powstanie w 1472 roku już własnej tutaj kołuszyńskiej parafii. Powstawanie wsi szlacheckich Kołuszyno z dodatkami, Kołuszyno Lakany, Kołuszyno Milewo, Kołuszyno Groszki, Kołuszyno Kościce, tworzyło ten zdrąg osadnictwa, który tak naprawdę w tą fazę takiego dużego rozwoju to przypada już kiedy pojawia się Drakę Brzeski, pojawia się główna droga na wschód, droga, która w wielu przypadkach była dobra dla Kołuszyna, ale też w dużej mierze była negatywnym czynnikiem, ponieważ większość armii, które szły na nasz kraj, czy przez nasz kraj, wchodzili się do użytku traktem brzeskim. Dlatego nie bez powodzenia podczas powstania listopadowego pod Kołuszynem, w okolicy Kołuszyna miały aż miejsce, aż trzy bitwy ze słynną szarżą kawaleryjską, która jakoś tak spina chyba tą szarżę kawaleryjską z września 1939 roku. Dlatego może bardzo w sposób szczególny ten hołd, ta pamięć dla kawalerii polskiej ma odzwierciedlenie na tablicach ukarających cokół przy pomniku naszego Złotego Łaba. Szanowni Państwo, chciałbym może rozpocząć dyskusję, może od właśnie tych samych początków. Może zaczniemy od pana Andrzeja Wojciecha, pan Panowie. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Zaczniemy może jak to o tym osadnictwie może to. Szanowni Państwo, najpierw chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze, że ta książka powstała. Ta książka jest pewnym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o badania nad Kałuszynem i okolicą. Ona podsumowuje kilkadziesiąt lat badań naukowych nad tymi stronami. Z jednej strony podsumowuje, a też przy okazji tej książki powstał cały szereg nowych badań,
znaczy z jednej strony zebranie tego, co było przez kilkadziesiąt lat robione. Tutaj musiałbym, żeby wymienić wszystkich, to musiałbym bardzo wiele nazwisk wymienić. Wspomnę o jednym niestrudzonym badaczu, który szczęśliwie jest dzisiaj z nami, o panu Andrzeju Wojciechu. Bo to kilkadziesiąt lat jego badań. A z drugiej strony właśnie przy okazji tej książki cały szereg nowych badań, ustaleń i poszukiwań. Oczywiście to nie koniec historii Kałuszyna. Przy okazji tej książki myślę, że takie zapotrzebowanie na badanie dziejów miejscowych jeszcze wzrośnie. Cały szereg tematów do opracowania w przyszłości, przede wszystkim dotyczących samych gór kałuskich oraz historii samego miasta, spraw związanych z nadaniem praw miejskich i właśnie potwierdzeniem praw miejskich, czego historię, czego rocznicę dzisiaj obchodzimy. Natomiast jeżeli chodzi o moje badania trwające kilkanaście lat, badania nad dziejami drobnej szlachty zamieszkały na terenie parafii Kałuszyn. Tak jak to już zostało powiedziane, początki Kałuszyna to prawdopodobnie Kałuszyna jako wsi, to prawdopodobnie przełom wieku XV i XVI. Osadnictwo na tym terenie niewątpliwie rozwijało się w wieku XI, XII, XIII. Świadectwem tego jest chociażby nieźle zachowane grodzisko we wsi Grodzisk, niedaleko Kałuszyna. Natomiast później, na skutek najazdów litewskich na ten teren, na terenie Mazowsza Południowego w XIII wieku, powie XIII wieku, osadnictwo prawie całkowicie zanikło i dopiero zaczęło się odradzać na przełomie wieku XIV i XV. Początki wsi Kałuszyno, pierwsza wzmianka o wsi Podobra w roku 1416. Informacja, że książę Janusz I starszy nadał wsi Kałuszyno prawo chełmińskie. I druga połowa wieku XV, dalsze zagospodarowanie tych dóbr. Właściciel dóbr kałuskich, Stanisław Słuchowa, zaczął sprzedawać części tych dóbr porośniętych lasem od kamczutek i zakładania nowych osad. I ze względu na charakter ziemi lipskiej, leżącej na granicy Księstwa Mazowieckiego, czyli tutaj czynnik militarny był niezwykle istotny, ta ziemia była sprzedawana drobnemu rycerstwu z pogranicza ziemi zakroczyńskiej i ciechanowskiej. Właściwie, proszę Państwa, było to kilka rodów. Z tych kilku rodów, które tutaj się przyniosły z ziemi zakroczyńskiej i ciechanowskiej, powstało rodów kilkanaście. Wsie gniazdowe położone wokół Kałuszyna, tak jak Januszki wokół północy, wschodu i południa do dnia dzisiejszego. Może warto wspomnieć te nazwiska Chrościckich, Lukowskich, Wieślub i Chrościce, nazwiska wywodzące się z rodu Żebrowskich, Abramowscy, Żebrowscy, Michałowscy, Falbogowie, dzisiaj nieistniejąca już wieś na Rały Michały, ale od tej wsi ród Michałowskich do dzisiaj kwitnących pod Kałuszynem, ród Moceli. Z tego rodu pochodzą dzisiejsi Mroczkowie, pochodzą Wąsowscy, Witowscy, Olszewscy. Na terenie dóbr Głójsz, czyli Gościec ówczesny, osiedlała się też drobna szlachta, od nich pochodzą Głójscy, Zbroszkowie. Ród Mielewski należało jeszcze wspomnieć. I to są właśnie te podstawowe rody. W późniejszym okresie przybyły kolejne. Ci rycerze zagospodarowali tę ziemię, wykarczowali na wokół Kałuszyna, założyli wsie, w których zamieszkali i potomkowie mieszkają do dnia dzisiejszego. Szczegóły będą w książce. Natomiast na jedną rzecz chciałbym przy okazji dzisiejszej rocznicy zwrócić uwagę. To jest na pewno kontynuację, pewną ciągłość. Proszę Państwa, osadnictwo drobnej szlachty, tego drobnego rycerstwa mazowieckiego, trwające pod Kałuszynem, podobnie jak w innych częściach Mazowsza, od średniowiecza. Dokładnie początek tego osadnictwa to są lata 60., 70. wieku XV, wtedy, kiedy powstała parafia Kałuszyn, wtedy Kałuszyn. Proszę Państwa, jest to pewna struktura społeczna, która istnieje od średniowiecza do dzisiaj.
Tyle rzeczy się zmieniło od średniowiecza. Oczywiście pewne rzeczy, instytucje trwają. Trwa chociażby parafia założona, podyrektowana w roku 1472. Ale również trwa ta struktura społeczna. Chrościccy, krukowscy, milewscy, żeby wymienić tutaj niektóre przykłady, nawet pod tymi samymi nazwiskami trwają nadal na tych swoich częściach dziedzicznych pod Kałszynem. Czyli możemy tutaj mówić o ogromnej ciągłości kontynuacji tradycji. Koniec zagospodarowania dóbr Kałszyno, jeżeli chodzi o okres staropolski, to jest początek wieku XVI. I jedna rzecz, może drobna, ale warto dzisiaj wspomnieć. Rok 1518, pierwsza zmiana o ryczałtach. Mówię o tym, ponieważ w tym roku upływa 500 lat ryczałta jednej ze wsi w dawnych Dobrach Kałskich, o czym nikt nie pamięta. 500 lat bardzo dobre doświadczone, ponieważ do dnia dzisiejszego w Archiwum Głównym Agdawnym w Warszawie zachował się dokument pergaminowy w oryginale, gdzie po raz pierwszy ryczałek jest wspominany. Tutaj o tych dziejach późniejszych dużo było mowy. Też warto pamiętać, rok 1795, zaborów austriackich. Kałuszyn i okolice należały do tzw. Nowej Galicji, czy Galicji Zachodniej przez pewien czas. A więc tutaj pewnie taki ślad austriacki, ale to jest taki okres, kiedy parafia Kałuszyn należała do diecezji lubelskiej, o czym się rzadko pamięta, a jeszcze wcześniej mniej pamięta, że wtedy władze kościelne były we Lwowie, ponieważ ówczesna diecezja lubelska należała do archidiecezji lwowskiej. Więc takie dalekie odniesienia związane z historią Kałuszyna, może bardziej pan wspomniał, że bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym tylko teraz płynnie może przejść, bo mamy tę dzisiejszą uroczystość 300-lecie nadania praw miejskich. Chciałbym zapytać Państwa zdanie w kwestii lokacji Kałuszyna, ale przede wszystkim w kwestii, od kiedy Kałuszyn jest. Panowie, najlepiej ten spór historyczny trwa. Stanisław Płazera w 1968 roku w swojej książce jeden ze miast mazowieckich wspomina, że tak naprawdę Kałuszyn otrzymał prawa miejsce w roku 1718. Wydana rok później książka o miastach na 1000 państwa wprowadza informację, że tak naprawdę Kałuszyn był już miastem tuż po powodzie szwedzkim. Z reguły podaje się datę 1662 rok. Aktu okazyjnego nie mamy. Druga informacja, potwierdzenie nadania praw miejskich przez króla Augusta, Augusta II Mocnego na Sejm Wielkodziejski w roku 1718. Panie Andrzeju, pan Andrzej, pan Andrzej chciał się może zaraz. Ja muszę powiedzieć, że ja książki w całości nie widziałem.
tutaj było wyznanie świata, to z tym na przykład, to tutaj zawierał kontakty z krawcami, stałszymi na życie, no to był na to to stąd też bardzo proszę o tym mówić, ten okres szczegółowo z tego, co się powie, nie jest u nas. Więc to jest również ta część, która będzie, to by należało pogłębić. Książki nie chciałbym, więc to pewnie nie wiem, czy to jest czy tam jest okres mocnej instytucji, wyznali szczegółowo tego, ale po prostu nie wiem w tej chwili. Dziękuję. W sposób pojedynczy przechodzimy do wieku 19. Te trzy potyczki, nikt nie trzy potyczki. W trakcie powstania listopadowego. Też ciekawe. W 19 mamy powstanie listopadowego, to jest 10. Listopadowego to jest wojna polsko-rosyjska, bo to była wojna. Polska zdetonizowana, a więc wojna między Polską a Rosją. Czasami się o tym było powstanie listopadowego. Mamy do czynienia z trzema bitwami. Nie wynikało z jakiegoś szczególnego miejsca, położenia polskiego. Wartości bojowej. Ta urząd zajmował się też szosie na trakcie brzeskiej, budowa zakończona 7 lat przed wojną, w 1830-1823. I był to trakt bity, trakt kamienny. W związku z tym łatwiej się było przemieszczać zarówno artylerii, jak i piłocie. Z tego powodu tu się ciągle coś działo. To coś, to parafializm, który sobie, bo to coś miało miejsce w naszym przypadku. Za chwilę tylko powiem. Historiograf powstania listopadowego Wacław Tokarz w swoim wielkim opracowaniu w kilku miejscach, Twórski troszkę przestarza, bo on wymienia również bitwę 13 kwietnia jako bitwę pod Kałuszynem. Ona się co prawda rozpoczęła pod Kałuszynem, bo rozpoczęła się od wycofywania oddziału, które wtedy tutaj stacjonowały, ale rowy na tym już od Jędrzejowy. I ta bitwa przeszła do Kostaki jako bitwa pod Jędrzejowym, a więc zostawmy ją, bo to czwarta, ale zostawmy ją Jędrzejowo, bo my mamy trzy, to jest wystarczająco dużo i tak interesujące się czym to dzieje w tej wojnie. Jest to o tyle bardziej interesujące, że jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie bolszewicy. Pod Warwarem były dwie, pod Mińskim były dwie, pod Polskim były dwie, pod Kałuszynem było ich trzy. Do tego dochodzi się potyczek, bo tych bitwach mówimy jako bitwę. Dochodziło do szeregu potyczek po Górnicach. Do takich potyczek doszło pod Falbogami, pod Strzeburczą, pod Skrzechami, pod Olszewicami. Tutaj mówimy o bitwach pod Kałuszynem. Pod Kałuszynem nie wiecie gdzie. Wiemy gdzie. Raporty wojskowe, analiza, wiecie tam, o co tu chodzi. No więc tak może krótko. Opracowanie powstania listopadowego zajmuje 50-60 stron plus ilustracji. Więc jest to, zachęcam do Google'a niż do lektury szczegółowe. Więc tutaj ja tylko kilka słów o rozgrywce. Pierwsza bitwa 14 lutego, 17 lutego. Po przekroczeniu przez wojska rosyjskie granicy pod Brokiem. Wynikała z trochę z innego przekonania sztabu generalnego, który uważał, że w związku z tym przekroczeniem mógł pod Brokiem Rosjanie będą chcieli rozciąć siły polskie na tej części i pójdą na Warszawę albo traktem przez Jadę Rosów, albo Stalin traktem przez Stanisławów Kutowę. Dlatego tam skoncentrowano grosz polski. Natomiast Kałuszyn został obsadzony takimi siłami posiłkowymi. Jeden Brzmiecki, Franciszek Brzmiecki, który tutaj wtedy stacjonował, mimo swoich raportów i wysłania informacji, że Rosjanie kopują mosty na Ostrzyku, że podchodzą pod Kałuszyn. Jego raporty jest taki ignorowany. On tu pozostał, podać się siedmioma batalionami, to jest kilka tysięcy wojsk, to jest bardzo niewiele, 14 armatami, które zresztą musiał odesłać Krzyńskiego. W każdym razie on tu miał bardzo małe siły. A w końcu okazało się, że na Kałuszyn ruszyło grom sił rosyjskich. Więc armia sama ruszyła na Kałuszyn, ten stalinowy brak brzeski. Ponieważ on pisze, że dysponując niewielkimi siłami obsadził miasto w zachodniej części na wzgórzu i rozpoczął ostrzeliwanie gromu, czy mostu na
Oddzielą, nie rozłożą to rozstrzeliwanie, nie zaczął się powoli wycofywać. Dał takie na batalion, 7 batalion i tysiące wojska z Ukrainy. Fajwalka trwała od 9 do 17. To znaczy, to bitwa 8 godzin. Ta bitwa 8 godzin, to powody wycofywania się do opóźniania przy marszu wojska. Oznacza rzeź. Bo to nie tak, że na wojence, jak to na wojence padnie, na wojence ładnie wtedy są zwycięstwa i kiedy generałowie mogą być zwyciężeni. Ale na wojence nie jest tak ładnie, bo w tamtym czasie jest to luty, jest to zima, jest to mróz, jest to czasami ostrzeganie, bardzo niecelne, jest to dalenie się panami po głowach, wbijanie sobie magnetów, kółka siłowe, i mają przeciwnika, jest to rzeź. Ona trwała 8 godzin. Wieczorem, o godzinie 5, kiedy w lutym jest po prostu noc, którą się już nie widzieli, wrog stanął pod wojska rosyjskiego, wrog między Kałuszynem a Jędrzejowem, Polacy między Janowem a Mińskiem. Tak więc bitwa, która w raportach wymieniana jest jako bitwa pod Kałuszynem, odbywała się pod Kałuszynem, a nie pod Jędrzejem. Ponieważ wycofywanie odbywało się od wzgórza na początku, wnioskujemy, że przez te 8 godzin tego lotu bicia, słowo, miało miejsce tam, gdzie dzisiaj jest zjazd z autostrady, czyli rondo Brzuskę. To była pierwsza kwestia. Panie Andrzeju, bo tak, tak myślę, że takie szczegóły mam na zastawkę naszej książki, tylko dobrze. Chcemy, żeby ta książka była tak naprawdę doceniona, w sensie, żeby wszyscy sięgnęli, żeby to było tą wiedzę, którą tutaj tak naprawdę zachęcamy Państwa, bo wymiana wiedzy o naszym założeniu, bo lokalne patriotyzm to też jest wiedza, to nie tylko przekonanie, że kocham swoje miasto, ale też posiadam wiedzę historyczną przede wszystkim. No bo musimy. Mamy tutaj pana profesora Pisunowicza, może przejść do czasu tam już bliżej współczesnym. Proszę Państwa, ja w przygotowanej monografii zajmuję się problematyką okupacji w Kałuszynie i w rejonie kałuszyńskim, a także konspiracją na tym terenie. Temat jest bardzo, bym powiedział, tutaj obszerny i muszę tylko zasygnalizuję i powiedzmy sobie pewne tutaj rzeczy. Proszę Państwa, o postawie społeczności Kałuszczyna i tego regionu świadczy marcowa mobilizacja 1939 roku, kiedy zgłosiło się około 200 osób Polaków i Żydów do swoich jednostek wojskowych. Z tego co najmniej 10 Polaków zginęło w 1939 roku, 90 się dostało do niewoli. Drugą rzeczą, którą warto tutaj wyeksponować, to jest sprawa społeczności polskiej we wrześniu 1939 roku w trakcie bitwy o Kałuszyn. No, może nie zwracamy uwagi, że kilkunastu dni z podpolecznikiem Kazimierzem Krause, Kazimierzem ma naczelnikiem przymoczyła się do wojska.
Wojska Polskiego. I to też w pewnym sensie jest odzwierciedlenie tej postawy patriotycznej, obowiązku służenia krajowi, nawet kiedy jest tutaj w Warszawie. Trzecią rzeczą, proszę Państwa, chciałbym tutaj poruszyć, że wątek podziemia niewolnego świata w Kałuszynie i Wielkopolanie jest rzeczą niezwykle niepokojącą, ciekawą, niezbadaną. Mających swoją wypowiedzią bohaterów, mających wielkie tutaj osiągnięcia. Zniszczenia i tragedia Kałuszyna w 1939 roku spowodowała, że społeczeństwo uświadomiła sobie wyraźnie i dobitnie, że z Niemcami nie da się traktować, że z Niemcami trzeba walczyć. Od tego momentu, proszę Państwa, datuje się podziemie podrozdziały w różnych formach. Od biernego do czynnego, przez zbieranie broni, przez manifestacyjne przychodzenie na cmentarz targowy żołnierzy polskich w 1939 roku, składanie kwiatów, palanie zwierząt. Według moich badań w Kałuszynie i w jego rejonie działało co najmniej kilka organizacji konspiracyjnych. U niektórych praktycznie niewiele wiemy, tak jak organizacje wojskowe, pojawiające się na szczycie organizacji wojskowej, Wilki. Natomiast już w październiku 1939 roku w Kałuszynie udała się wojska konspiracyjna Komenda Obrońców Polski, który był założycielem Kalinus. Po jego śmierci ona się rozpadła. Znacznie silniejsza była tutaj tajna armia polska, co byłoby, powiedział, zasługą rocznika 23 pułku a później 23 pułku piechoty Włodzimierza Połączy, który tutaj był lekarzem rejonowym, który stworzył struktury tej organizacji. Rzecz ciekawa, że rejon Tabor, który kierował sierżant rezerwy Władysław Kuć z Kałuszyna Prowia, żołnierz 1939 roku, podlegał nie pod obwód Miński, ale pod obwód Węgrowski. Istniał do 1942 roku stalowa zawodowa. Największa organizacja, jaka działała na terenie Kałuszyna, była organizacja Związek Partii Zbrojnej Armii Krajowej. Tutaj Państwo mówimy o święcie nauczyciele. Mamy nauczyciele odegrali niesłychanie ważną rolę w tworzeniu, powiedzmy sobie, tej konspiracji. Tutaj taką przełomową postacią jest kierownik szkoły w Kałuszynie, szkoły podstawowej, podróżnik rezydent kierownik Stanisław Majszcza, pseudonim Kruk Bogdan, który tworzył podwaliny konspiracji. Wśród jego najbliższych współpracowników byli również nauczyciele. Podporucznik Andrzej Wolsa, pseudonim Mały, czy dwaj, powiedzmy sobie, wysiedleni z Pomorza, oficer jeszcze 1939 roku, Jan Adam Rychnik, Norbert i Józef Wiktor Janik Wolsa. Do konspiracji, proszę Państwa, należało według moich obliczeń ponad 150 osób. Kałuszynie istniał 14 grudnia, liczący od 64 do 55-6 osób zmieniali się w
ciekawy, bym powiedział, patron Jehowy, kiedy był którego dłuższym na wyróż poziomu Bogu, który na swoim drodze miał przeszedł dalej akcji. Wśród tych akcji przeprowadzonych, powiedzmy sobie, w Kałczynie, bo mówicy warto tylko chociażby wspomnieć akcję na magistrat rządu gminy Leczany, poszło latem 1943 roku, przypomnienie się tutaj garbanie, likwidowanie konfidentów, udział w Zastosowie Niższego Linii Telekomunikacyjnej, przez te akcje powiedzmy sobie te koce na pociągu. Wreszcie powiedzmy sobie tą kulminacyjną działalności dezakcja poszło, kiedy Kałczyn został Pluto, który uczestniczył w walkach o cegłów, rozy, oczyszczał miasto Izmir Mazowiecki, a następnie uczestniczył na koncentracji, kiedy w wyniku niesłysownie działalności sowieckiej żołnierze i oficerowie w większości zostali tutaj aresztowani. Rzeczą, którą Państwo mało znam, powiedzmy sobie, jest to, że tu była silna inspiracja po 1944 roku. Chcę nadmienić, proszę Państwa, że w Kałczynie w okresie wrzesień, grudzień, była się mieściła się de facto siedziba Komendy Okręgu Białowieży Armii Krajowej z komendantem Karolinem Cuścickim Krzewiną, szefem wywiadu Józefem Cieszko i oddanym dowódcą piechoty dywizyjnej pułkownikiem Kazimierzem Lewiego. Kilkanaście plus miał swoje MP tutaj przez długi czas. Komendant obwodu miejskiego, Lucjan Borański, wtedy usługujący się przede wszystkim już Rosji. W wyniku zdrady, ale nie mieszkańców, tylko powiedzmy sobie tutaj różnych działań MPRD, doszło do francuskiego budynku, do likwidacji Borańskiego. A następnie 24 grudnia do aresztowania większości członków komendy pod okręgu. W styczniu 1945 roku odbyły się prace przed Wysokim Sądem realizowanym w Warszawie. Posypały się trzy wyroki śmierci. Bardzo ciekawa jest postać, która zapomniana z Pigna Barnackiego, lista. Zresztą przed chwilą zastępcy sekretarza zarządu miasta, który również był aresztowany, otrzymał wywiad komendy obwodu, był aresztowany. I dzięki temu skazany na karę śmierci, a dzięki temu, że był niedokończony prawnikiem, dzięki zastosowanym przepisom prawnym, uchroniło go przed skazaniem na karę śmierci, otrzymał 10 lat więzienia. Trzeba sobie, proszę Państwa, powiedzieć tutaj o zwalczaniu tego podziemia przez formację EKD-UB. Przykre to, że byli, proszę Państwa, z Kałczyna konfidencie dlatego, że doprowadzili, że kilkunastu żołnierzy konspiracji zostało aresztowanych. Na Sylwie pojechało 10 osób z Kałczyna i innej miejscowości, dwie nie wróciły. Ta konspiracja później ona jeszcze była, jak byłam powiedział, w różnej formie to ujawniania. Później doszedł do 7 roku. Ale proszę Państwa, wynika jednego, że ta postawa społeczeństwa, bardzo szczerze też oceniała postawa
ojciec zamkniętych miejscowości, wierzy w rodzinnych i przyjacielskich, spowodowała, że po wojnie jego usilnie wypowiedział podjętych działań przez różne służby bezpieczeństwa polskiej i sowieckiej, tej konspiracji, jaka działała w okresie okupacji, nie udało się rozszyfrować. Dziękuję za uwagę. Prawdą zerknie na wypowiedzi pani nasza dyrektor Gimnazjum Publicznego Historii pani Maria Bartosia. Szanowni Państwo, chciałabym swoje sprostowanie. Skończyłam historię, uczę historii w szkole i z perspektywy swoich kilkudziesięciu lat życia. Chciałabym wspomnieć swoich nauczycieli. Panią Alfredę Michała Brukowską. Pan Michał Brukowski to jest właśnie jeden z nauczycieli, który mieszkał w Polsach i został wywieziony właśnie na Syberię w wyniku działań, o których powiedział pan profesor Biskunowicz. Jest to też pani Alfreda była moją nauczycielką w klasie początkowej, w klasie pierwszej. Do dzisiaj też szkoła w Falbogach, która powstała w wyniku akcji osadniczej, mówię o tej miejscowości Falbogi. Dzisiaj mieści się tam również w tej szkole placówka opiekuńcza, jaką jest dom dziecka, z którego oczyszczają do nas te szkoły wychowankowie. Już była to szkoła tysiąclatka, trzeba też o tym pamiętać. I takich tysiąclatek i wiele innych szkół było w naszej okolicy. Sieć tych szkół za każdym pokoleniem ubywa. Warto też wspomnieć, że były takie czasy w szkole w Kołszynie. Między innymi w roku 1922 zanotowano, że do szkoły oczyszczało 1200 uczniów, a nie byli to wszyscy uczniowie oczyszczający do szkoły, wiadomo, z różnych powodów. Zazwyczaj brak odzieży, brak obuwia, wielodzietności rodzin, gdzie w jedynych budach chodziły tylko te, które akurat były dobre na dane dziecko. Trzeba pamiętać również, drodzy Państwo, ja osobiście chciałabym nie tylko pogratulować paniom, które dzisiaj otrzymały wyróżnienia od pana burmistrza, ale też podziękować im za to, że są częścią nie tylko mojego życia, ale też nauczycieli młodszych. Mówię tutaj o pani Halinie Borodzińskiej, pani Zdzisławie Krys, pani Annie Wierzbickiej i nieobecnych wielkich tutaj nauczycielach. I chociaż historię uczyła mnie pani Barbara Murzynowska i pani Zofia Domusiak, to jednak nauczyciel nie uczy tylko merytorycznie, ale każdy z nas swoją postawą, swoim życiem, poprzez kontakt z drugim człowiekiem, poprzez pochylanie się do młodszego dziecka, kształtuje już może wszystkich nauczycieli, którzy na to patrzą, którzy potrafią docenić, ale zauważyć też tę służbę młodemu pokoleniu, o której wspominała pani marszałek. Na zakończenie chciałabym też podziękować tutaj panu burmistrzowi za zaproszenie do grona zaszczytnych profesorów, którym będziemy zapewne wdzięczni po przeczytaniu tych 800 stron, że historia Kołszyna zostanie uporządkowana i na pewno nie będzie to pełny materiał z tego, co wiem, ponieważ dzieje oświaty do dnia dzisiejszego nie są w Ossolinie niezbadane. Miejmy nadzieję, że wszyscy nauczyciele też pomogą i poprzez swoje wspomnienia, poprzez swoją wiedzę, jaką chociażby przez zdjęcia czy dokumenty stare będą mogli wspierać naszą izbę szkolną. Jest tutaj założycielka szkolnej izby pani Anna Wierzbicka i pani dyrektor Alina Wodarczyk i wielu innych jeszcze dyrektorów, którzy starali się, by Izba Pamięci służyła dzieciom i społeczeństwu. Taką też rolę ma do dzisiaj. My skromni nauczyciele historii, pani Kasia Mroczek, pani Aneta Gontarska i ja, pan Marcin Setkiewicz, staramy się, aby ta Izba służyła społeczeństwu każdego dnia. Przyjmujemy gości, przyjmujemy młodzież z różnych części Polski, z
zaprzyjaźnionych szkół, przyjmujemy społeczeństwo zaprzyjaźnionych z gminy Grabowiec, ale też wszystkich, którzy chcą zwiedzić izbę, w której znajdują się galerie poświęcone historii naszej miejscowości. Nie tylko mieszkańcom, ale też wiele tych pamiątek poświęconych jest wydarzeniom związanym z 12 września 1939 roku. Przez kilkadziesiąt lat odbywające się uroczystości gromadziło wiele zacnych osób. Wielu z nich pozostawiało bardzo cenne pamiątki. One są oczywiście opisane, eksponowane i aż prosi się, by Kołuszyn posiadał Muzeum Ziemi Kołuszyńskiej, a nie tylko jedną izbę. Dlatego też apeluję tutaj do władz, by takie te eksponaty, które już posiadamy, znalazły swoje właściwe miejsce, nie w jednej sali, ale w kilku, może dwóch, może trzech, i też stanowiły właśnie taki przykład dla młodzieży, że w naszej miejscowości dba się o historię i dorobek przodków, jaki zgromadziliśmy przez pokolenia, bo to nie jest tak, że jedno pokolenie jest w stanie zebrać pamiątki z poprzednich lat. Zatem na zakończenie chciałabym jeszcze powiedzieć, że młodzież pod naszą opieką realizuje wiele projektów poświęconych historii. Chociażby wspomnę tutaj pierwsze projekty nagradzane przez Ośrodek Oświatowy Zamku Królewskiego w Warszawie, realizowane już ponad 20 lat przez na początku uczniów szkoły podstawowej, gdzie pracowałam później przez uczniów, zdobywane nagrody przez uczniów gimnazjum. Zatem wiele projektów społecznych, na przykład pokazywanie historii młodzieży, dzieciom młodszym, historii dzieci zamożczyzny, ale również piękna lekcja nam się zdarzyła 2 lata temu, kiedy mogliśmy o naszym miasteczku powiedzieć pani prezydentowej Agacie Dudzie, pani wiceminister oświaty i pani kurator Aurelii Kałowskiej. Zatem mam nadzieję, że ta historia, którą tutaj zaprezentowana będzie w tej monografii, posłuży nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim młodemu pokoleniu, między innymi dla których dzisiaj świętujemy 300-lecie potwierdzenia Rad Miejskich. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani dyrektor. Szanowni Państwo, pani dyrektor wspomniała o zbiorach, które posiada nasza Izba Pamięci. Szanowni Państwo, w tej chwili projekt, który jest stworzony dla rozbudowy Domu Kultury, również zawiera w swojej treści pomieszczenia dla stworzenia prawdziwego znaczenia historycznego Izby Pamięci. Dziękuję Państwu bardzo, że wysłuchaliście tej krótkiej prezentacji historii naszego miasta. Zachęcam Państwa, bo jeszcze w tym roku ta monografia trafi do nas, do Państwa. Będzie ta monografia ponad 800-stronicowa, odnoszące się do historii od samego początku aż do zakończenia II wojny światowej. Mam ogromną nadzieję, że ta monografia będzie tak naprawdę zaczynem do działań wydawniczych prowadzonych przez samorząd kołuszyński, aby ta wiedza historyczna, ta nam najbliższa, związana z naszym kochanym Kołuszynem, z naszym wspaniałym miejscowościami przełockimi, była badana, prezentowana Państwu, aby każdy lokalny patriota oprócz miłości w sercu miał jeszcze wiedzę w głowie na temat swojego Kołuszynu i na temat swojej rodziny miejscowości. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Państwu. Proszę o wyprowadzenie sztandaru.